Tak, proszę info, jaki papier stosować. Dobry w kategorii cena i jakość. Mam spory zapas papieru fotograficznego HP do drukarek. Nie, niestety, panie Pawle, ale to nie działa. Ale to chyba nie taki. Na dzień dzisiejszy. Tylko takiej informacji mi brakuje. Przyjaznym Januszom dziękuję za głupie komentarze. Dobra, nie ma tu przyjaznych Januszy, także wszystko jest w porządku. Ja tu wracam sobie z poszukiwania puszki. Niestety. Znaczy znalazłem, ale niestety. Puszka się popsuła. Takie to miejsce. Papier, jaki papier? Najlepszy papier to jest Kodak. Najlepszy, ale najdroższy. I najciężej go znaleźć. W Polsce oczywiście. Na eBayu można zamówić. W sumie to zrobiłem taki filmik. Gdzie kupić, jak kupić. Wrzucę linka w opisie tego filmu. Także na początek polecam Fomę. Papier Foma. Tani, dostępny normalnie we wszystkich chyba wymiarach, jakie można sobie wymarzyć. Efekty daje bardzo, bardzo dobre. W sumie nie takie jak Kodak, ale jak się zrobi dobrą puchę, to można zrobić wielkie wow przy otwieraniu po pół roku albo 3 miesiącach. Także polecam Fomę. No i w sumie każdy papier czarno-biały, jaki tylko wpadnie w łapki, jest tego w sklepach internetowych pełno. Okej, czyli to by było na tyle z papierami, a ja uciekam do domku, może jeszcze na jakieś pytanie odpowiemy. Adios.